Dzień dobry, witam wszystkich hodowców gołębi pocztowych. Zapraszam na mój film. Później przygotujemy do rozkładu na wiosnę. Zobaczcie, jakie piękne gołębie. Witam jeszcze raz wszystkich hodowców. Opowiem, jak karmię swoje gołębie rozkładowe z końcem sierpnia, początkiem września. Wygląda to tak, że kupuję worek karmy pierzeniowej z jednej firmy, worek karmy pierzeniowej z drugiej firmy, nie będę wymieniał tutaj firm, drobne nasiona oleiste i do tego idzie 20% owsa, 20% jęczmienia, z łupiną oczywiście owies i jęczmień. Jęczmień staram się, żeby był bez tych kolców. Wybieram taki ładny. No i od poniedziałku na taką karmę daję tak. Kupuję marchewkę w słoiczku dla dzieci. Do tego idą witaminy w koncentracie z minerałami, z aminokwasami. Jest to silny koncentrat. Nie jest przeznaczony akurat dla gołębi, dla innych zwierząt, ale jestem bardzo z niego zadowolony, dlatego że on jest taki mocny, to dodaję tylko małą łyżeczkę. Wymieszam z tą marchewką, idzie to na karmę do obsuszenia tego MM-ka. Czysta woda do picia. We wtorek daję czystą mieszankę plus czystą wodę do picia, w środę gołębiom zaparzam zioła, które podaję im na karmę. Wygląda to tak, że 2-3 łyżki ziół zaparzam w szklance, wlewam nawet niecałą szklankę, niecałe pół szklanki wody, tak żeby to było gęste w miarę. Po 20 minutach daję to na karmę. Mieszam, do tego idzie łyżeczka wapna z magnezem, który kupuję w aptece. Wcześniej dodawałem też olej lniany z czosnkiem, ale na razie zrezygnowałem z tego. Nie daję, bo i tak dostają tyle nasion oleistych i rzepak tam jest i w ogóle, że chyba niepotrzebny jest ten olej. A zioła jakie? No zioła to przeważnie idzie pokrzywa, którą sam zbieramy. Słyszymy, kora dębu, kora wierzby, ostropest, plamisty. Mielę go w młynku do kawy przed parzeniem i parę innych ziół. W czwartek dostają gołębie czystą karmę i wodę do picia czystą. W piątek na karmę, na kilogram karmy daję 2 łyżki prypolisu, łyżka miodu. Prypolis idzie z pyłkiem kwiatowym i z pierzgą. Ładnie to wsiąknie, obsypuję to MM-ką trochę i czysta woda do picia. W sobotę gołębie dostają czystą karmę, ale do wody mam preparat, który się nazywa Respire. Jest to taki wyciąg ziołowy, takie mleczko,
1 ml na litr wody, jest to na drogi oddechowe temeczko. Podaję gołębią je w sobotę i w niedzielę. Z tym, że w niedzielę gołębie nie dostają nic do jedzenia. Jeżeli już, to dostają trochę warzyw. To wszystko. Tak to u mnie wygląda. Gołębie są ładne, zdrowe. Ładnie zawsze przepierzeją. Wiadomo, później się to zmienia. Wszystko i karma wiadomo. Przez 6 lat usunąłem tylko 2 gołębie. Gołębie nie leczę. Nie dostają antybiotyków, żadnej innej chemii. Są zdrowe. I tak to wygląda. Także może ktoś z tego skorzysta, może nowi początkujący hodowcy. Pozdrawiam wszystkich. Życzę zdrowia, sukcesów lotowych. Do usłyszenia. Dziękuję za lajki, za subskrypcje, za komentarze. Dziękuję bardzo i do usłyszenia. Ja i bardzo ważna sprawa. Podaję kilka rodzajów grytów, kołaczy dla gołębi i muszla. Do usłyszenia.